Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wucek i witam was w Fury Department 3. Moi drodzy, tą eksplozję zapraszam was na następną misję, jaką jest Laboratorium Epidemiologiczne. Mam nadzieję, że się nie zesrałem i dobrze przeczytałem. Dobra, lecimy. W tym laboratorium znajdują się niebezpieczne wirusy i chemikalia. Było zabezpieczone najnowocześniejszym systemem, chyba jakimś tam przeciwpożarowym chyba. Jest 8:45 rano. Dostaliśmy wezwanie do pożaru laboratorium antybiotyków. Nowoczesne laboratorium powinno mieć odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Co się dzieje? To zakrywa na kolejną powtórkę sytuacji z Ukrainy. Muszę zobaczyć, jakie systemy przeciwpożarowe zainstalowano w tym laboratorium. Jeżeli to te same, co w innych miejscach, gdzie wybuchły pożary w ostatnim miesiącu, to wszystko stanie się jasne. Overheating caused explosions in the main laboratory generator. This also spread fire in and around the laboratory. This laboratory is working with very dangerous viruses. An explosion would contaminate a large area. It would cause certain death. A map of the hydrant system will help you with your task. Your team is coming from the southwest. Dobrze, moi drodzy, główne założenia misji: powstrzymanie skażenia i ugaszenie wszystkich pożarów. Miejsce zdarzenia, obszar w metrach 150 na 150. Otoczenie: zabudowa przemysłowa, zabudowa beton, stal, szkło, ludność cywilna bardzo możliwa. Ryzyko typów pożaru: typ A 90%, typ B chemiczny 10%, inne zagrożenia: chmury toksycznych oparów, podziemny pożar. Pierwsza remiza wchodząca do akcji: ambulans, oficer techniczny, strażaku, trzech strażaków, Frank i sanitariusz. Dostępne wsparcie: zespół biochemiczny. Lecimy. Fire is enveloping the heart of the laboratory and the central tank. There are a lot of dangerous, untested viruses there. We must find a way to rescue civilians from this danger. You have a new objective. No, najpierw musimy wejść do laboratorium, a to jest problem, ponieważ musimy ugasić te generatory. Dwa. I je naprawić, oczywiście oficerem technicznym. All the doors are controlled by electrical security, but the electricity is out. We must repair the generators to enter the laboratory. Dobrze, Frank, to ja to też wiem. Dobra, możecie tą cutscenkę już pominąć, bo ja tego nie mogę. Dobrze, dziękuję. You have a new objective. Hill building. Dobra, naprawiaj. Was już zapraszam pomału tam. Południowego to czy już mogę wejść? To wchodzimy. Chroń pojazd przewożący wirusy. Wchodzimy. Sanitariusz, zapraszam Ciebie tutaj. Dlaczego wozem poniesie normalnie ugasły? Znajdź, uratuj naukowców z laboratoriów, znajdź dojście do magazynu pojemników wirusami przed pożarem. Idziemy dalej. O, to jest typ chemiczny już. Gdzie jest ten? Może on się przebić, nie może. Ale lipa. Weź ambulans tu podjedź. Wy tego nie gaście, wy tego nie ugasicie. Yes, sir.
Teraz muzyka nam się troszeczkę zmieniła. Dobrze, bo już tamta muzyczka trochę... trochę... Od którego mogę... chyba północnego... Nie, wschodniego czy zachodniego mogę wejść, a właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam, chorobsko. A, to i od... Dobra, od zachodniego. Znaczy od wschodniego, co ja gadam? Jeszcze musimy wyłączyć zachodni i północny. Sanitariusz, mam na ciebie robotę, uleczyć tego pana tutaj. I oni idą gasić ten pożar. Jak banda kretynów. Już wiedzą, że tego nie ugaszą. Tutaj się mi tu zginiesz mi jeszcze i tyle będzie z twojej pomocy. Dobra, już mogę to... Kurde, potrzebuję pomocy, trochę więcej gasi... trochę więcej do gaszenia. Gdzie wy tu mi... Gasicie ten syf, jak wiecie, że tego się nie uda ugasić. Idźcie tu. Przynajmniej będzie was więcej pożytku niż tu. Tu ktoś jest do uratowania? Bym poprosił jednego o wybicie szyb. Ta misja możemy chyba trochę więcej zająć czasu. To jest trudniejsza trochę chyba. Tu jest jeszcze jeden. Bierz go jeszcze i do ambulansu później. No, on sobie poradzi z tym, idź tutaj. No, na północny i zachodni. Dobra. Jeżeli na mapę spojrzymy, no to rzeczywiście ten zachodni, ale to i tak to by było trochę inaczej. Dobra. Dobra, tu już ugasimy. Z moją orientacją na mapie było trochę lipno, no ale okej, dobra. Ugaście tu. Uratuj proszę jeszcze Diego. Wiesz, ktoś tutaj może być, ktoś ranny jeszcze. Ja sobie ładnie poradzę sami. Czemu nie możesz tego użyć?
Albo to jest może z drugiej strony. No nie, niemożliwe, to musi być to. Ty możesz tego użyć? Nie. Bo ten panel jest z drugiej strony po prostu. Panel musi być z drugiej strony po prostu. Wjeżdżaj tu. Was zapraszam od północy. Cię zapraszam do gaszenia tego tu. Dobra. O, inżynier, inżynier, wjeżdżaj. Otwieraj przejście. Nie, tu nikogo nie ma chyba. Chyba zobacz, ktoś tu jest? Nie. Okej. Otwórz nam przejście. Właśnie się skupiłem i zapomniałem o was. Znaczy o was nie zapomniałem, bo to dla was robię. Ale zapomniałem komentować. Bo trochę się skupiłem, żeby tutaj nie zepsuć misji. Ale już chyba wszystkich uratowałem, więc zapraszam cię do ambulansu. Chyba wszystkich już uratowałem. Ludzi w tym budynku. Chyba już wszystko przeszukałem, co mogłem. Jeszcze tutaj to jest w serce, tutaj nie mogę wejść. Tak, to ratowani ludzie. Nie ugasicie tego, nie macie odpowiedniego sprzętu, ludzie. Dobra, biochem teraz. Zespół biochemiczny. Incoming reinforcements. No, zespół biochemiczny przyjeżdża. Dobrze, moi drodzy, wracamy. Zminimalizujemy grę po prostu. I jak zminimalizuję grę, to czasami się muszę do was wracać, tak ciąć odcinek. No niestety, czasami się tak zdarza. Musicie mi za to wybaczyć. Ale nic się wielkiego nie stało, więc tutaj nie ma problemu. Nic nie straciliście na pewno. To wam mogę zagwarantować, że nic nie straciliście. Czekamy dalej na zespół biochemiczny, który już dojeżdża. I dojechał już. I teraz będą mogli to ugasić, cholera. Tu zapraszam. Wy możecie sobie zmienić środek gaśniczy. Wy nie róbcie z siebie idiotów, że niby to gasicie, a nie możecie tego ugasić przecież. Ty masz dobrą robotę wybijanie szyb, a ty masz dobrą robotę, żeby ugasić tam. Się zrobił niestety. Change of agent. Change of agent. Anti-metal. Change of agent. No teraz wy możecie gasić, no i to już teraz na bogatości. No ty możesz mi pomóc. No ty to ugasisz, ugasicie we dwóch, na was się nawet nie martwię. Zapraszam tu. Wybij szybkę.
Okej. Dobre, kręcenie się kółek. Dobra animacja, kręcenie się kółek. A jeszcze tamte czasy, to wiecie, to tam to są niuanse. Więc nie ma co się o nich nawet tutaj, nie ma co twórców ganić nawet. Że oni niby coś tutaj źle zrobili, bo stworzyli bardzo fajną grę. Dobra, pożary ugaszone. Jeszcze tylko tam się on musi trochę pomartwić sanitariusz, ale już to ugasił sam. Więc poczekamy tylko... O, pożar wybuchł jeszcze. Zapraszam specjalistów. Dobra, strażak zaraz dojdzie, dyrektor zaraz nam powie pewnie, jak się dostać do panelu. Żeby otworzyć przejście. Okej, czyli musimy włączyć po prostu... Tylko szkoda, że tutaj jest. Dobra, my już sobie poczekamy, aż dojdzie tam spokojnie. Możemy nawet wywalić okno i zobaczyć w środku. Musimy włączyć system przeciwpożarowy, ale nie możemy przejść, ponieważ są drzwi zamknięte. I ten terminal akurat nam pozwoli wejść. No to nie jest jakaś filozofia, bo to już wiem. Dobra. Idź i kończymy misję. Udało ci się, mimo nieprzyjaznych okoliczności dostałeś się do laboratorium i włączyłeś system przeciwpożarowy. Ten odważny czyn uratował tysiące żyć. Gratulacje. No zobaczymy. Na ile zrobiliśmy medalików? Na 4. No to i tu masakra. Tą skalę katastrofy nie da się ogarnąć po prostu czasami. Bardzo często. I w następnym odcinku, moi drodzy, zaczynamy Euro Tunnel. Tunnel chyba powinno być, albo tunel. I możemy po polsku mówić Euro Tunnel w następnym odcinku. Więc pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam was już na tą misję właśnie, o której przed chwilą wspomniałem. Więc zapraszam was do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania moich materiałów. Więc zapraszam na też inne materiały. A tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia.